Cześć, witam Was z polskiej premiery Motorola One. Rzućmy okiem na ten telefon. No i oto Motorola One jest już w naszych rękach. To pierwszy telefon Motorola w programie Android One z czystym Androidem, czyli tutaj żadnych dodatkowych udziwnień nie będzie. Ale jest trochę genów Motorola, bo mamy aplikację Moto, także mamy tutaj zapewne gesty, które znamy z innych Motorola. Dokładnie tak, tylko widzicie telefon świeży, włączony dopiero co, więc jeszcze nic nie skonfigurowane, ale te gesty, które znamy z Motorola, czyli tam potrząsanie, żeby włączyć latarkę, czy obracanie przełączeniem aparatów poprzez obrócenie telefonu, to wszystko tutaj mamy. No oprócz tego po prostu czysty Android i tak jak mówię, w programie Android One, czyli mamy obietnicę szybkich, częstych update'ów do nowych wersji oprogramowania. Ja w tej chwili porwałem telefon w obudowie białej, no ale jak już możecie się zorientować, jest również wersja w kolorze czarnym, taka bardziej stonowana, a ta jest taka, no przyznam, dosyć efektowna. Pojawiły się dosyć liczne głosy krytyki po premierze w Chinach, że telefon bardzo mocno przypomina iPhone'a. No wiecie co, no trochę przypomina. No, ma notcha, ma aparat ustawiony pionowo w narożniku, ma logo na prawie środku tylnej ścianki. Dobra, trochę podobieństw jest, ale wiecie, to dlatego, że telefon powstał głównie z myślą o rynku chińskim, a tam właśnie takie podobieństwo jest no, receptą na dobrą sprzedaż. Oczywiście nie zabrakło czytniczka linii papilarnych, na dole USB-C, głośnik prawdopodobnie pojedynczy, nie dajmy się zwieść podwójnym otworkom na dole, ale to jeszcze sprawdzimy, jak już będziemy testować ten telefon. No jest ten notch, no jest dosyć szeroki niestety, no niemniej, tak jak już powiedziałem, to podobieństwo nie jest przypadkowe i to nie jest tak, że oni koniecznie chcieli udawać iPhone'a, po prostu rynek tak wymusza i tyle, no nie ma co tutaj, nie ma co tutaj opowiadać. Telefon jest już w polskich sklepach, cena nieco ponad 1000 zł, niecałe 1100, także myślę, że dosyć atrakcyjna. No nie będę Was teraz zanudzał specyfikacją, link do specyfikacji znajdziecie w opisie tego filmu, możecie sobie sprawdzić dokładnie, co ten telefon ma w środku. Ja teraz tak od siebie na szybko powiem, że rzecz dosyć fajnie wygląda, prawdę mówiąc nie spodziewałem się, że telefon będzie na tyle ładny, bo jest dosyć zgrabny, fajnie leży w ręku. Ten wyświetlacz też zdaje się być całkiem przyzwoity. Także pierwsze wrażenie dobre, jak na telefon za nieco ponad 1000 zł, to naprawdę moim zdaniem jest całkiem ciekawą propozycją, bo pamiętajmy o tym właśnie Android One. To jest główny atut tego modelu. I to na razie wszystko z premiery Moto One. Na szerszą recenzję oczywiście zaprosimy Was mniej więcej w ciągu najbliższego miesiąca. Myślę, że ona się pojawi na MGSM-ie. A tymczasem żegnam się z Wami i pędzę na kolejną premierę, która już wkrótce. Do zobaczenia, cześć.